prosimy o komentarz wczoraj debaty. Jak pan ocenia debatę? Swoje wrażenie. Najważniejsze jest to, że debata się odbywa. Debata to jest po prostu przepływ informacji, przepływ zdań. To jest najważniejsze cel debaty, to jest to, żeby wyjść z czymś konstruktywnym dla mieszkańców. To jest debata, ma to pokazać, że każdy z kandydatów może dyskutować na każdy temat i zaproponować coś mieszkańcom. Coś mieszkańcom czuło się lepiej. Dziękuję bardzo. Szczególnie tym młodym. Debata ma przede wszystkim pokazać różnorodność poglądów, pomysłów. No myślę, że za mało czasu było przede wszystkim na to, żeby każdy z nas mógł przedstawić swój cały program, swoje pomysły. Często bywa tak, że też no, pewno różnimy się poglądami i dobrze by było, żeby każdy mógł te różnice wyjaśnić. Myślę, że tu było zbyt mało czasu na to, żeby tę kwestię poruszyć. No, na pewno też sama tematyka była dość ograniczona do wspólnot mieszkaniowych, chociaż parę tematów pewnie gdzieś tam wypłynęło o szerszej roli miasta, ale myślę, że te podstawowe, jakby strategiczne sprawy, które dotyczą czy komunikacji, czy miejsc pracy, no, będą poruszane na innych spotkaniach i to tak naprawdę będzie też głównym wyzwaniem przed prezydentem, który będzie pełnił funkcję przez następne 4 lata. No, wydaje mi się, że debata jest potrzebna. Mieszkańcy powinni znać swoich kandydatów na prezydenta, przede wszystkim znać odpowiedzi na pytania, które tutaj były zadawane. Pytania są tutaj były zadawane ściśle dla takiego ukierunkowania mieszkaniowego. Tutaj chodziło, by mieszkańcy poznali tutaj tą odpowiedź tego ewentualnego kandydata na prezydenta, jak on widzi współpracę z zarządcami i mieszkańcami w temacie mieszkania. No, każda forma debaty publicznej ma swoją wartość dodaną. Każda forma debaty publicznej przy otwartej publiczności, bez względu w jakiej tematyce, daje możliwość mieszkańcom dokonania ocen poszczególnych kandydatów. Myślę, że taka forma umożliwi mieszkańcom dokonania ważnego i decydującego wyboru. Ja jestem zwolennikiem tego typu, powiedzmy, spotkań, gdzie mamy możliwość w sposób kulturalny, czasami różniąc się w wielu tematach, przedstawić swoje poglądy na miasto, swoje pomysły na miasto. Natomiast jaki będzie wynik, to zostawiamy mieszkańcom. Dobre wrażenia, dlatego że debaty muszą się odbywać. Nie wolno uciekać od debaty, dlatego że mieszkańcy muszą się dowiedzieć, kto ich ma reprezentować. I nie wolno po prostu dezerterować w sytuacji, kiedy się jest zaproszonym. Dlatego tutaj byłem. Moja ocena, bardzo specjalistyczny temat, bardzo wąskie pytania, ale też jakby zmuszająca tutaj nas, abyśmy no, raczej precyzyjnie się wypowiadali, a nie opowiadali w sposób ogólny, na zasadzie, że chcemy, zrobimy, tak to widzimy. Tutaj były konkretne pytania i musiały być konkretne odpowiedzi. Kto nie odpowiadał konkretnie, to było od razu widać.